Słuchaj, jak mówię. Bukę mi sprzedał. Ała. Mukę, nie bukę. Bukę. Jezu, buka to była w muminkach. Aha, no tak. Zabiłem! Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Moi drodzy, dzisiaj robimy coś, na co czekaliśmy bardzo, bardzo długi czas. Słuchajcie, każdy chyba już na YouTubie widział trzymonitorowe stanowiska i każdy o takim marzył. Ale co jeżeli podniesiemy poprzeczkę jeszcze wyżej? Czteromonitorowe stanowisko gamingowe. Zapraszam! I pojawia się proste pytanie, jak je teraz ustawić, nie? Jeden jest normalnie, oczywiste. Drugi no to jest konfiguracja, jeden horyzontalnie, drugi wertykalnie. Trzy najczęściej panorama, a czwarty co, do góry jeden wyrzucamy? Otóż nie. Z czterech monitorów 24,5 cala zrobimy sobie jeden 50-niemalcalowy ekran, zachowując wszystkie właściwości tych monitorów, czyli uwaga, będzie to pół milisekundy czasu reakcji i 165 Hz częstotliwości odświeżania. Takiego ekranu po prostu nie ma, taki ekran nie istnieje, a dzisiaj w sztuczny sposób go stworzymy. Cztery monitory, jeden człowiek, dwóch ludzi. Cztery monitory i tylko dwie osoby, żeby to przetestować. Wraz z Wojtim za chwileczkę zbudujemy to wielkie, wielkie stanowisko. Ale żebyśmy mieli z czego je budować, no to poznajcie naszego głównego bohatera. Dzisiejsze stanowisko, moi drodzy, będziemy budowali z tych oto monitorów od Asusa VG258. 24,5 cala, 165 Hz częstotliwości odświeżania, 1 milisekunda czasu reakcji na matrycy TN i kilka gamingowych funkcji również wbudowanych, a to wszystko na regulowanym ramieniu z funkcją pivota. Brzmi dobrze? Zobaczmy, co dostajemy w pudełku. Coraz lepiej pakują te sprzęty. Na starcie oczywiście paczka kabli, w tym kabel DisplayPort, dodatkowa instrukcja, styropianowa wytłoczka i już jest monitor. Nóżka sama w sobie nie jest, tak jak teraz bardzo popularne, krzyżakiem, nie jest takim Y-kiem. Jest po prostu płaską stopą, która zajmie relatywnie niedużo miejsca na naszym biurku. Kręcamy nóżkę. Monitor do góry. Wiggle, 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 wiggle. Yeah. Ej, teraz tu zwariowałem. Teraz tu zwariowałem. Bo się dzieje, patrz to. Nie tyle 90 stopni, ale w drugą stronę też go można machnąć. Większość pivotów ma to zablokowane. Tutaj ta opcja pozostaje do naszej dyspozycji. Na nóżce możemy też obrócić oczywiście 90 stopni w jedną, jak i drugą stronę, co będzie mega wygodne, jeżeli pracujecie w biurze i ej, stary, zobacz to. I ej, stary, zobacz ty też to. Słuchaj, nie? 24 cale, tak jak mówiłem, czyli w sam raz, jeżeli chodzi o granie. Niektórzy powiedzą, że to już jest takie 24. No. Pamiętajcie, że jeszcze 3-4 lata temu cieszyliście, jak była 17. Taka kineskopowa. Z takimi kineskopami. 24,5 cala z bardzo smukłymi ramkami dookoła, co będzie na pewno wpływało na połączenie tych monitorów w jedną całość. Jeżeli chodzi o złącza, to dostajemy tutaj, moi drodzy, klasycznie DisplayPort HDMI, port DVI, zasilanie, no i oczywiście przejściówka na głośniki, słuchawki, na jacka po prostu. Jeżeli chodzi o same ustawienia wyświetlenia, to mamy tutaj dodatkowo oczywiście antiflickera, mamy dodatkowo niską emisję niebieskiego światła, więc jeżeli planujecie maratonowe granie albo po prostu kilka godzin sesji przed takim monitorem, to wasze oczy nie powinny być zbytnio zmęczone. Ponadto ten monitor, jak większość monitorów w tej półce cenowej, będzie wyposażony w funkcję FreeSync'u od AMD, więc jeżeli bazujecie silnikami graficznymi od AMD właśnie, będziecie w stanie zsynchronizować ilość klatek wyświetlanych przez monitor z ilością klatek nadawanych przez komputer. Jeżeli chodzi o samo wykończenie monitora, to jest on również bardzo ładnie przygotowany tutaj z tyłu. Mamy fizyczne przyciski, a nie dotykowy panel, który mógłby być zgubny przy wszystkich ustawieniach. Przejdźmy przez menu. Z tyłu monitora znajdziemy cztery przyciski, z czego pierwszy od dołu to włączenie. Zaraz za nim mamy Game Visual i co ciekawe, tak jak mówiłem wcześniej, predefiniowane profile do ustawień wyświetlania. Jak widzicie, Scenery, Racing, Cinema, RTS, FPS, sRGB, czyli najbardziej w zasadzie tutaj wiarygodne odwzorowanie kolorów. I co ciekawe, MOBA jest predefiniowany na czarno-biały niemalże tryb wyświetlania, żeby zminimalizować ilość zbędnych informacji, a skupić się tylko na akcji. Dodatkowo monitor sam w sobie w kolejnym trybie, czyli gamingowych funkcjach, możemy włączyć celownik na samym środku, licznik FPS-ów i uwaga, szałowo na ekranie logowania do Windowsa mamy ich aż 60. I display alignment, jeżeli chcemy zrobić więcej niż jeden monitor, chcemy ustawić ich więcej po prostu, to żeby sobie wszystko wyrównać jeden do jednego.
Możemy włączyć oczywiście funkcję FreeSync'u, ustawić sobie głośność, jeżeli tego potrzebujemy, zmienić źródło, jak i wszystkie ustawienia Echo i menu są również do naszej dyspozycji, a to dostępne, tak jak powiedziałem, dzięki fizycznym przyciskom, co jest naprawdę mega, mega ważne, jeżeli chodzi o monitory. Wracam do tyłu. Jeżeli chodzi o sam monitor, to wydaje mi się, że poznaliśmy go wystarczająco blisko. No to teraz z Wojtim przygotowaliśmy jeszcze 3 takie monitory i będziemy budowali stanowisko składające się łącznie z takich monitorów 4. Ale jak do tego dojdziemy? Otóż już teraz Wojti pokaże nam bardzo, bardzo ciekawy wynalazek. Słuchajcie. Cześć. Mamy oto biurkowo montowany stelaż do monitorów. I to jest hicior. Taką rurę wkręcacie sobie do biurka. Na tym mocujecie poszczególnie ramiona i wieszacie monitory. A to wszystko bez wiercenia, a zwyczajnie po prostu przykręcacie śrubokrętem. Tylko trzeba mieć odpowiednio grube biurko. No, biurka typu IKEA za 80 zł mogą się nie nadać, karton nie wytrzyma tego wszystkiego, tak. Ale przede wszystkim bez ingerencji w strukturę waszego biurka. Może nie możecie wiercić w ścianach, a chcielibyście coś takiego u siebie zrobić? Sprawdźcie koniecznie, bo... No i przede wszystkim monitory muszą być zgodne z systemem VESA. W tym przypadku VESA 100? 100. 100 tak, tak jest, tu jest VESA 100. Let's go! No nie przesuwaj, kiedy ja przesuwam. Nie posuwam, jak ty posuwasz. Zabierasz mi stary monitor. No, dokręć go. Mamy to? Z tego coś będzie. To dokręcam. Ostatnie ślipy. Nie. I tak musi zostać, nie? I co? Jest? Wypalcowany jak 150, ale powiem ci, że przestrzeń na biurku jest spoko. No. Się czai tutaj motyw, że zawsze był problem jedna nóżka, druga nóżka, trzecia nóżka i milion kabli. Zwłaszcza jak stanowisko kręciliśmy, gdzie miałeś te wielkie nóżki i nie dało się nic z tym zrobić. No. A tutaj... No, aż się chce tego używać, ci powiem szczerze, że ja bym takie sobie skończmy w domu. Chodź, odpalamy. Zakończyliśmy budowanie, zobaczcie sami, jak to wygląda i robi naprawdę niesamowite pierwsze wrażenie. Udało nam się zrobić stanowisko z 4 monitorów, ale pozostaje jeszcze wycięcie ramek. Wojti, co na ten temat powiesz? O konfiguracji wielu monitorów mówiliśmy przy okazji poprzedniego filmu, kiedy łączyliśmy 3 monitory w jednym rzędzie. Tutaj zasadniczo robimy praktycznie to samo, czyli musimy wejść do panelu sterowania NVIDIA. Ustawienia konfiguracji funkcji SLI, Surround i Physics musimy wybrać. Tutaj tak naprawdę nie możemy korzystać jednocześnie z SLI oraz ustawienia 4 monitorów. Moglibyśmy, gdybyśmy byli w stanie podłączyć 4 monitory do jednej karty, ale w naszym przypadku ta karta ma tylko 3 wyjścia DisplayPort, a skorzystanie z HDMI ograniczyłoby nam odświeżanie do 60 Hz, z czego nie chcieliśmy rezygnować. Także tutaj kosztem wydajności przerzucamy się na 4 monitory. W konfiguracji Surround pierwsze, co musimy zrobić, oczywiście znowu zamknąć wszystkie aplikacje, które mu przeszkadzają. W tym przypadku jest to z jakiegoś powodu Escape. Jak zamkniemy, możemy przejść dalej. Po otwarciu menu konfiguracji przede wszystkim musimy upewnić się, czy mamy dobrze skonfigurowane położenie monitorów. Mamy przedstawioną wirtualną konfigurację i musimy się upewnić, czy po identyfikacji monitorów po tych numerkach wszystko jest dokładnie tak, jak tutaj pokazane. Możemy je przestawiać za pomocą myszki. Następnie wybieramy konfigurację, topologię tych monitorów. U nas już to jest wybrane 2x2. Tak naprawdę możemy mieć 4 monitory obok siebie, 4 monitory jeden nad drugim. My w tej chwili chcemy pokazać 2x2, także tak jest to zaznaczone. Zaznaczamy, które monitory wybieramy. Oczywiście w tym przypadku wszystkie monitory musimy wybrać. I dalej przechodzimy do ustawień rozdzielczości. Automatycznie wybierze nam się rozdzielczość, która wyjdzie sumarycznie, jako że to są monitory Full HD, czyli 4 monitory Full HD dają nam dokładnie 4K. I co jest najbardziej kluczowe, to jest ustawienie ramki. Na początku musimy zastosować zmiany, żeby móc przejść do ustawień ramki. Wszystkie ustawienia zostaną już zastosowane. Możemy przejść do ustawiania korekcji ramki. Jest to w zasadzie kluczowe. O, u nas właśnie skończył to zapisywać ustawienia. Że w tej chwili, tak jak widzicie, obraz się rozjeżdża. Te ramki, przez to, że są ramki pomiędzy ekranami, mamy rozjechanie tego obrazu. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której te drogi idealnie się pokryją. Robimy to zwiększając rozstaw ekranów. Jeszcze troszkę. I tak samo przy pionowej. No, na oko jest mniej więcej dobrze. Ostatnie, co trzeba zrobić, to nową rozdzielczość, bo tak naprawdę zmieniliśmy rozdzielczość w tym przypadku, wybrać. W tej chwili nasza rozdzielczość to już nie jest 4K, tylko nawet troszkę więcej. W tym momencie dokładnie
3896 pikseli na 2235 tych pikseli. No i ponownie zastosujemy zmiany i tak naprawdę, jak wszystko się zapisze, jesteśmy gotowi do testowania gier, co sprawdzi dla nas Arek. Dobra, mamy ustawione rozdzielczość 4K+, bo nasza karta graficzna musi teraz wyrenderować dodatkowe piksele, które są wpakowane w miejsca ramek. Odpalmy pierwszą z brzegu grę i zobaczmy, czy w ogóle da się grać na czymś takim. Na początek wasz ulubiony Fortnite. Niestety. Ej, to bolało. Musimy się przyzwyczaić do jednego faktu, że części tych pikseli, które będą renderowane i które są nam podawane, po prostu nie będziemy widzieli. Niestety tak to musi być rozwiązane, żeby zniwelować efekty ramek, ale z drugiej strony... Całość tak. Wygląda lepiej, tylko że możecie nie widzieć części ustawień graficznych, na przykład w menu. Wojty i Retyjko i tajemnica zaginionych pikseli. Mhm. Wygląda to po prostu ładnie. Mamy tutaj to ponad 4K rozdziałki, więc jest naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o wrażenia wizualne. Jeżeli chodzi o wrażenia z gameplayu, no to jedna prosta rzecz, którą zauważyłem w poczekalni. Celownik idealnie jest na środku. Co jest i dobre, i niedobre zarazem. Po prostu będziemy musieli sobie to w głowie celujcie już poprawić. Czego nie widzicie. Zobaczcie sami. Jeżeli wiesz, że tam ktoś jest na przykład, albo to jest punkt do zniszczenia, to jak go przestajesz widzieć, to znaczy, że jest dobrze. Tak jak w Fortnite'a dziwnie się grało na 3 monitorach, to na 4 monitorach wygląda naprawdę przyjemnie i już po kilku chwilach wasz mózg przestaje wychwytywać ten brak. To, że to jest ramka jakaś i ona nic nie wyświetla. No jest bardziej swojsko, bo to jest cały czas ta sama proporcja, 16:9, także czujesz się jak w domu, poza tym wielkim krzyżem na środku ekranu. Ale faktycznie możesz mieć łatwiej, tak? Gdzie jesteś, typie? Wygląda to ładnie, wygląda to świetnie, wciągasz się w świat gry, bo no, ekran jest naprawdę ogromny. Idzie utrzymać dobrą wydajność, bo masz cały czas zachowane, dzięki temu, że mamy 4 monitory, 165 Hz odświeżania, więc sobie to jeszcze synchronizujesz z ilością wyświetlanych klatek. Jest wow, jest ekstra, ale jak przychodzi to do czego? Naprawdę musisz zaufać swoim zmysłom, że ten gościu jest tam, gdzie był. Że mimo, że go nie widzisz, to on tam dalej jest. Tak. I to jest bardzo mylące. Na pewno na dłuższą metę dałoby się radę do tego przyzwyczaić. Ale w chwili obecnej kosmos. Sprawdźmy inne gry. Tak jest, tak jak mówi Wojty, sprawdźmy inne gry. Włączyliśmy już Tomb Raidera. I jak widzicie, wygląda to lepiej. Zdecydowanie lepiej. Tak, brakuje mi teraz tylko pada w sumie. Tak. O tym nie pomyśleliśmy wcześniej. Ale gdyby jeszcze tutaj dołożyć więcej, dołożyć pada i wyciągnąć się, to rozgrywka wyglądałaby naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Dokładnie. Oczy dość szybko przestają dostrzegać te ramki i można się skupić na rozgrywce, co w przypadku, kiedy nie mamy celownika na środku ekranu, jest dużo prostsze. Zwróć uwagę, że wydajność jest całkiem dobra, mimo że zrezygnowaliśmy z korzystania z funkcji SLI, także nie jest to aż tak zasobożerne rozwiązanie. Tak naprawdę zwiększyliśmy tylko rozdzielczość, więc tutaj aż takiego dramatu nie ma. Nasz 1070, którego używamy w tym zestawie, daje sobie radę. Realnie, jeżeli pograliśmy już kilka chwil, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc tytuły przygodowe na pewno lepiej się sprawdzą w takim rozwiązaniu, aniżeli proponowane przez nas wcześniej strzelanki. Przede wszystkim mniej nastawione na konkurencję. Tutaj tak naprawdę, jeżeli coś nie trafimy, no nic złego się nie stanie, nie będzie stresu, a w kompetycyjnych grach, no tutaj naprawdę bym nie ryzykował granie bez celownika. No tak, no bo w tym momencie zbudowanie stanowiska z 4 monitorów ma wpłynąć na naszą imersję, na nasz game experience, na te ogólne właśnie wrażenia, doświadczenia, to jak bardzo wciągniemy się w świat gry. I po to są przygodówki, po to są fabularki i to właśnie w nie będziemy w sumie rekomendowali granie. Dobrze, jeżeli chodzi o Tomb Raidera, zatrzymamy się tutaj. Przejdźmy do najnowszego Call of Duty, bo ja się w zasadzie nie mogę doczekać, żeby w niego pograć, bo ostatnio się tak wciągnąłem, że cały czas tylko w niego teraz klikam. Czy on da radę, czy może jednak będzie słabo? No i okej, mamy odpalonego nowego koda. Mimo, że jestem sceptycznie nastawiony do strzelanek, no tutaj naprawdę można się przejechać na tym. Zobaczymy, jak będzie... Może łatwiej będzie wynaleźć wroga teraz. I to jest najgorsze chyba, co mogę zrobić, będę grał snajperem, nie widząc celu. Dlaczego to robisz? Najgorsze jest to, że grając w FPS-a już na samym początku skupiam wzrok na środku ekranu. Nie, dobra, przyznam, że myliłem się. To nie wygląda na dużo atrakcyjniejszy sposób rozgrywki. Celowanie w miejsce, którego nie widzisz.
Arku, miałeś rację. Ja mam rakiety. O, rakiety nadadzą się do tego trybu gry. Ale nie, nie ma szans, absolutnie, jeżeli chodzi o granie na czterech monitorach, to nie rekomenduję tego w strzelanki. Podtrzymuję, myślałem, że tutaj będzie szansa, że w kodzie może trochę się to odmieni. Gry z trzeciej osoby jak najbardziej, ale strzelankom dajcie spokój. Zabiłem! Szkoda nerwów na takie coś. Dobrze. Chyba, że zainwestujecie w jeszcze dodatkowe 5 monitorów i będziecie mieli środkowy z 9 monitorów poświęcony właśnie na celownik. Ale nie martwcie się, niedługo zrobimy to my, żebyście wy już mieli z głowy i wiedzieli, na co się piszecie. Problem RTS-ów, czy ogólnie mob, może być taki, że już tutaj nie widzimy części postaci, więc nie będziemy widzieli po prostu części interfejsu. I o ile jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do grania w tę grę, no to po prostu będziemy wiedzieli, gdzie co się znajduje, no to czasami przesuwanie kamery tylko po to, żeby zobaczyć, co jest w danym miejscu. No po prostu w niektóre miejsca nie będziesz mógł kliknąć, bo nie będziesz widział na mapie, tak? Także to jest już dosyć ryzykowne ponownie. No ale właśnie bo... nie. Właśnie nie, bo będziesz mógł przesunąć kamerę. A jeżeli ktoś akurat się pojawi w miejscu, które jest zasłonięte przez ramki? No, mało prawdopodobne. Mimo wszystko nie widzisz wszystkiego. I czy nie jest tak, jak mówiłem? Wiesz co, na razie jest mega dziwnie dla mnie, nie że mam myszkę na środku, jednym szybkim ruchem ją mam na dole. To jest coś, czego się unika przy za dużych monitorach na swoim własnym biurku, że tak. Nie jesteś w stanie ogarnąć wzrokiem, przyzwyczaić się do takich dystansów pokonywanych przez myszkę. Tak, to też tutaj ta imersja może być twoim wrogiem, jeżeli chodzi o twoją skuteczność w grze. No nie jest najgorzej. Jest naprawdę przyjemnie, zobacz, teraz chcę go widzieć dalej? No to co jakiego widzę? Problem tylko będzie, jak ktoś się schowa w miejscu, które jest akurat pod ramką i będziesz musiał ten ekran przesunąć, zamiast od razu na niego trafić. To jest coś nie do dopuszczenia w normalnej rozgrywce, moim zdaniem. No niestety, masz rację, tutaj może być zdecydowanie spory problem z tym. Przed nagraniami robiliśmy takie zakłady, czy do tego się nada, do tamtego się nada, FPS-y nie, RTS-y też myśleliśmy, że nie. A tutaj się okazuje, że to działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Chyba jest nawet przyjemne. Ale to tyle z mojego grania. Chodźcie na podsumowanie. Omówimy nasze wrażenia i to, co udało nam się zrobić. Nie, o ile stworzenie Ultimate Gamingowego setupu bazującego na czterech 24,5-calowych monitorach nad waszym biurkiem da wam sporo miejsca na blacie, jeżeli chodzi o samo granie, mamy tutaj bardzo mieszane odczucia, bo są gry, w których jest przyjemnie. Tak jest. Ale są gry, w których jest beznadziejnie, ale tak dno dna, na przykład właśnie Fortnite czy COD, ogólnie FPS-y. No, ciężko się gra, jest to może i ładne, ale po prostu niepraktyczne. Można się wciągnąć do świata gry? Można się naprawdę odciąć od rzeczywistości? Pamiętajmy, że tak naprawdę nie jest to dedykowane do grania, to sprawdziliśmy, czy na takim zestawie stworzonym bardziej do pracy, na viewportach, czy w edycji, czy gdziekolwiek, gdzie te cztery monitory można sensownie wykorzystać, można również wykorzystać do prawdziwego grania. Udało nam się, jak widziałeś, stwierdzić, że da się w niektórych grach grać, a w niektórych mniej, no ale nie jest to zmarnowany pieniądz, tak naprawdę warto zainwestować w dobry monitor, żeby poza pracą również mieć możliwość przyjemnego pogrania. Więc jeżeli macie już pracę, która wymaga trzech monitorów, rozważcie dołożenie czwartego, może przekształcenie setupu z podłużnego, panoramicznego na ten 16:9, ten bardziej przyjazny, najpopularniejszy w zasadzie format. I jak sami widzicie, bez żadnego problemu możecie to zaadaptować oprócz pracy, również do grania czy do codziennego użytkowania, bo mamy tutaj akurat przygotowane już XSplita pod stream, mamy przeglądarkę, mamy edycję graficzną, no i co najważniejsze, skrypt dzisiejszego odcinka, na którym bazowaliśmy, żeby przekazać wam te wszystkie informacje. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał, bo przed końcem roku mamy jeszcze ogrom niesamowitych akcji specjalnie dla was. To wszystko na teraz. Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć. Manku.